Kałabanga! Cześć, witajcie. Z tej strony Husiak, witam was w kolejnym odcinku solo. W dzisiejszym odcinku solo, słuchajcie, pójdziemy sobie na dungeon, który jest tutaj niedaleko mnie. Uwagi dlatego, że będę aktualizował paczki do 2.4.8, więc nie będę ruszał sobie jeszcze mechanizmów. Dopiero to zrobimy w czwartkowym odcinku. Okej, dobra, mamy Inksik. Musiałem spulweryzować czarną wełnę, bo brakło mi właśnie tego czegoś z kałamarnicy. Nie wiem, jakim sposobem to idzie, że z czarnej wełny wychodzą mi nici, nie, no to normalka. I coś z kałamarnicy, także dobra. Jak widzicie, przygotowałem sobie już tutaj rzeczy potrzebne do stworzenia dodatkowego jakie była receptura na książkę? Dodatkowego stołu magicznego. Jaka jest receptura na książkę? No w dupę mać. To potrzebujemy tą książkę zrobić. Czemu mi się zawsze upierdzieliło, że... A, nie masz to. Dobra, i tą książkę jedną, dobra. Następnie enchant. I dokładnie chodzi mi o ten stół, dokładnie. Tak wygląda, widzicie, ja wszystkie te składniki mam, więc... Więc? Na pewno mam? Poczekajcie, bo coś mi nie pykło. 3 sztuki obsydianu, 4 sztuki złota. I to, no to było de facto, czemu nie pykło mi to wcześniej. Dobra, postawimy sobie to tam w naszym pokoju do enchantów. Ulepszymy sobie miecz złoty i pójdziemy na dungeon. Od razu lepiej. Ta jest ogólnie słaba. Dobra. No i dobra, możemy sobie tutaj powybierać teraz wampiryzm? Co to jest wampiryzm? Wampiryzm 2. Koszt 6, mamy 32. Unbreaking sobie weźmiemy na 3. Loading sobie weźmiemy. Ej, no dobra, to weźmiemy na 2, a to weźmiemy Unbreaking na 3. Smite. Mamy 30 level. Myślę, że... Aha, wampiryzm sobie możemy wtedy wyłączyć. To nie, ja tak nie chcę. Czymś włączyliśmy. Obcy, że nie możemy użyć wampiryzmu. Ciekawe, co ten wampiryzm robi. Dobra, unbreaking, okej. Looting. Aha. Knoblock. Dobra. Enchant. Ciekawe, co robi ten wampiryzm. Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra. To weźmy sobie jeszcze jakieś żarło. Bo żarło mi się przyda. Kilofałkę mamy. Okej. Tak w ogóle nie, to czekajcie, zostawimy jeszcze te rzeczy, bo już tych rzeczy nie potrzebuję, jak skóry i tak dalej. To powrzucamy tutaj. No już sztabki żelaza, złota też nie muszę brać. Woda mi się może przydać, abym miał walczyć z blazami. Chyba tyle. Dobra, i chodźmy po żarcie. Ogólnie, czekajcie, jeszcze jest jedna opcja. Wrench, Force Wrench. Z tego podobno możemy przenosić sobie
możemy sobie przynosić, kurczę, te spawnery. Więc zaraz to jeszcze obadamy. Mamy tutaj force. Nie pamiętam, jak to się robiło, ale chyba te dwie sztuki, tak, i ten jeden. Tak, dokładnie. Mamy tutaj po 6. Okej, mamy 12 sztuk. Force wręcz. Potrzebujemy Stone Gear. Ja gdzieś to koło zamachowe miałem. Iron Gear. Fucking bitchin. Jesus. Dobra, to trzeba zrobić. No i ja pierdzikam, nie mam. Dobra, mam trochę tego. Bo potrzebujemy zrobić jeszcze koło. I ono ma być ze stona, tak? Czyli potrzebujemy 4 sztuki kobla. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. I ktoś jakoś to mówił, że dzięki temu mogę mogę przynosić spawnery. Zobaczymy. Okej. Okay. Force. Nie wiem czy to ogólnie na tej zasadzie działa, co ja myślę, dlatego sobie to sprawdzimy. Jak już tam będziemy. Okej, dobra, możemy iść. Jeszcze tutaj mówię żarcie. I przydałoby mi się przespać. Więc idziemy pierwszy przespać, bo mamy najbliżej. A później następnie pójdziemy. Tam trzeba przypłynąć wodą. Ops. Co on jakoś tak wysoko śpi, nie? No i dobra, więc tak, przespaliśmy się, idziemy wziąć jeszcze sobie jakieś żarcie. Na co mamy ochotę? Co byście zjedli? Drewno? Tu mam drewno jeszcze? Dobra, biorę sobie drewno od razu. Co mi tu Maja przygotowała? Jojka. Jojków nie potrzebuję, mam swoje. Nieupieczone mięso? Upieczone mięso, wystarczy mi, a wezmę sobie ze stack. Tak, stack mi się wystarcza. O, tu mamy nasz te. Dobra, kitchen jest. No to możemy śmiało lecieć. Zobaczymy, ile diamenciorów mi się ogólnie tam uda wyżydzić, bo na szczęście są tam diamenty. Już w takim dungeonie byliśmy, ja stwierdziłem, że tak jak mówię, mamy czasu trochę, więc to będzie dobry pomysł. Dobra, tu jest ten dungeon one. Pasuje się tam wbić. A, dobrze, kurka, nie wpadłem w jakieś gówno typu spawner. What the fuck? Shiny ingot, oh nice. Mogłem sobie wziąć jeszcze tą cholera. Ja w ogóle PC full, właśnie zastanawiam, czemu tu nie ma modów. O, dobre! Zajebiste! A co to mu wypadło? Ej, jakoś nie mogę zbierać. A ktoś mówi, że z Darkcrafta mogę zbierać? Chyba, że to się jakoś inaczej robi. To będziecie musieli mi pokazać. Dobry jest ten mieczyk, naprawdę jest świetny. Oh, fucking! Powiem wam, że fajny jest ten mieczyk. Fajny. Dobra, szukamy czegoś sensownego. Aaaa, fucking bitchin. Wypieprzaj. Tam są blazy. Zżarłem. Siemango, pajajonku. A ty się zakradasz tutaj. Enchant. Brodawki. Buteleczki się mogą przydać, ale ja nie mam nic na
na zrobienie kurczę tego, jakichś ulepszeń. Znaczy, no potek. Co on taki? Patrzcie, jaki ma fajny skafander. Dłupaj się normalnie. Dobra, dalej. Next. What the fuck? Coś tu do mnie pomyka? What? Okej, okay. Nie wiem, z czym to się jeszcze je, ale widzę, że dużo takiego, dużo ciekawego stafu mogę wziąć i zebrać tutaj. Najgorsze jest to, że sobie nie wziąłem sobie, cholera jasna, ty. Jaki uzbrojony. Nie wziąłem sobie potek na odporność ogniową. Jakiś cwany jest? A masz. Zrobimy więc w taki sposób, to tak. La la la, ha ha ha. Dobra. Jest tutaj, ha ha ha. Pyk, waypoint. Domek, tepniemy się. Weźmiemy sobie jeszcze potki na no wiecie, na przeciwogniowe gówno. Dobra. Potki chyba były tam na dole, w którejś ze skrzyń. Tylko pytanko, czy ja mam przeciwogniowe gówno. Haha. Widzicie, były tutaj. Nope. Nie mam, ale Fire Resistance się robiło z czego? Z Magma Cream? Tylko z Magma Cream? Na pewno nie. A z tego Blaze Powder się plotka nie zrobiło? Z tego? A? Come on. Zaraz obadamy. Mamy tu akurat jeden. A, tu też jest. Okej, okay, mamy buteleczki akurat. Raz, dwa, trzy. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Musimy sobie tu brodawkę pieprznąć. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj mam brodawki, więc dobra, nawet sobie dwie damy. Brodaj. Co to jest? Co się z tym robi? O Boże. Niebieska ściana. Mogę pofarbować. Cie. Dobra, później to skasuję. Dobra, mamy no efekt. Zobaczmy, co się teraz stanie. Nie pamiętam potek do końca, ale coś mi się tak wydaje, że tam chyba neterowe coś powinno nadać coś, nie? Bo slime boli nie mam, żeby zrobić magma cream. Mam, dobra, jak coś to mam. Czekaj, to jeszcze muszę wrzucić, to wrzucę tutaj, żeby mnie nie kurciło. Wezmę sobie tak wiatr wody, jak coś. A, widzicie, mamy Strange, okej, okay. Strange. Dobra, mamy trzy buteleczki. Kurde, ale to trzy będzie mało. Coś mi się tak cholerka wydaje. Ta siła nam się przyda. W międzyczasie odłożymy sztabki Iridium Electrical Steel. Co do śmieci, to do śmieci. Oko pająka to byłoby na tyle.
O, tu mam jeszcze rzeczów. Dobra, tutaj sobie wrzucę na razie te rzeczy takie, które mi się tam raczej na dole nie przydadzą. A w międzyczasie weźmiemy sobie jeszcze... No, gdzież on jest? Tak, duży plecak. Duży plecak, o, idealnie, perfekto. Dobra, aha, tak, musimy sobie zrobić aż 3 sztuki. 3. Okej, magma cream mamy. Dobra, i teraz tak. Da. Teraz dracy. Teraz dracy. Git. Mamy 6 buteleczek wody. Nie, jeszcze nie wody. Dopiero będziemy mieć wody. Aaaa. Dobra. Fire resistance. Okej. Okay. Znowu czujemy brodawki. Będziemy przeżyć 2 sztuki brodawek. A z tego przypadkiem się nie robi też? Fire charge? Ciekawe, co to nam, co nam zrobi z tego. Łzy gasta nie będę marnować. Dobra. Ach kurde, żebym wiedział wcześniej, no. Że będę tam... Zapomniałem sobie całkowicie o tych blazach, które tam występują. Fucking bitchin. To wiecie co, zobaczymy się pewnie za chwilkę, jak sobie zrobię te podki. Dobra, mamy wszystko. Wszystkie podki już sobie zrobiłem. Mam tutaj je wrzucone. Cóż jeszcze? A, trzeba coś zjeść. I idziemy, ruszamy. Okej. Okay. Myślę, że spokojnie tam się możemy tepnąć, bo przecież nie będziemy znowu lecieć bez potrzeby. Okej, okay, więc tak, od razu nam się przyda jeszcze ze 2 podki na... ognioodporność i może jedna na siłę tutaj. Dobra, szukajmy teraz. Tak, tam mamy blazy chyba, więc pykniemy sobie fire resistance, to nam guzik zrobią. Okej. Okay. Szukajmy dalej. No więcej nic nie ma. Możemy się pyknąć na dół. Co tu harczy? Oj, słyszę blazy. Na tych nie jest to dobre. Bo niestety ich to odsuwa trochę, co daje im większą skuteczność strzał. Gdzie są te blazy? Mamy 2 minuty fire resistance. Creeper raukę, kabum! No i wybuch. Dobra, tu mamy żelazo. Edziu, a do Edzia nic nie mamy, tu nie chce żyje. Korka wodna. A tam kurde wodę robi. Co, nic tutaj nie mamy? O, mały się urwał z łańcucha. Patrzcie, jaki on ma fajny ten. Jaki dupok. Szkoda, że mi z niego nie wypadło. Nie wypadło żadna zbrojka. O, następny. Oj. Dawaj. Ja pierdziel to. Normalnie. Guzik mi zrobisz. Tak. O, fucking jestem Blazem. Jestem Blazem.
Patrz, jaką ma wytrzymałą zbroję. Panie, wypadło mi. Czek, kurka dymi ze mnie. Istny zapał. A w dupę. Ja pierdykam, ile ich tutaj jest. Patrz. Jeb. O, but, spodnie. Myślałem, że buty wypadły, to jednak spodnie. O! Ładnie, żebym narzeźliczył z nimi. Tak, w ogóle to żarcie. Pasuje zjeść. Okej. No i co, tutaj nic też nie ma za bardzo, no to hop, w dół. O, blazy. Jak są blazy, to se walniemy potkę. I heja, idziemy na nie. Nie ma co. O, tutaj już ich jest więcej. Ma szakra. Jeb. Ale trzeba zniszczyć od razu ten spawner, żeby nam się tutaj nie zaspełniły. Dobra, jest dobrze. A jarajcie się. O cholera, jeszcze się zmieniłem w villagera. Co mnie tu tyca? Dobra, pałka wypadła z niego. Mam jego pałkę. Ja pierdykam, ile tu jest. Muszę wyłączyć sobie w opcjach, w konfiguracji tego modu, żeby... Co taki dziwny dźwięk wydaje? Ooooo! Patrzcie, ile ich tu jest! Potka na siłę. Kałabanga! Yeah! Tak. God, tego się nie spodziewali. O. Jeszcze tam i na dole jest. Szukamy jeszcze. Fuck, jestem creeperem. Blazowiec tutaj. Pyk. Jestem slime'em. Zawsze chciałem być slime'em, tak? O, przypaliło cię, no popatrz. Te slime'y wydają takie dziwne odgłosy. Ciulowe ogólnie, bo ciulowe. O, tak, to biorę. Dobrze. Dobra, co to jest? I to? Czekajcie. Plecak. I co fajne, nie, wróć, to zostaje. Ja czy będę mógł wyprać te zbrojki? Co to w ogóle jest? Vintage, Open Dog Streaming, what the fuck?
czy będę właśnie mógł wyprać, jak je wypiorę, to będzie całkiem spoko. Ale to zadziała tak, jak chcę. To się tu ich wykluło. No znowu mam to samo. Oni są gdzieś na dole. A pieprzony slime. No, jak w pysk strzelił, są na dole. Więc, kuśku. Może inaczej, to damy tu, tu damy tu. Dobra, potka. Amu. Hello. No więcej was tu matka nie miała. Chyba żeście powariowali totalnie. To wy se tam walczcie, ja pyk, okej. No dawaj, 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 po kolei. Pająku, spieprzaj. Spieprzaj pan. Spoilsback? Iron i copper. Dobra, takie rzeczy oczywiście też sobie przerzucimy. Książki się mogą przydać. To nam się nie przyda, to zostawiam. To wezmę, bo wiecie jak to jest, Nether Quartz też, na imtek też. To nam się nie przyda. Oko pająka mam w cholerę. Tutaj pająki. Creeperałkę. Slime. Dezał wraz z zielonym slime'em. Ja pierdzielę, wyrzucę tego moda, denerwuje mnie. Niby fajnie, bo możesz sobie latać pod... Będąc... nietoperzem, ale spokojnie, raczej mam tutaj tyle maszyn latających, że poradzę sobie i bez tego. Coś mi się tak wydaje. Te slime, ja pierdzielę. A ten co z góry się urwał? Ten też. O. Trochę ich dużo. Dobra, pęk. Dawaj. Dobra. Dead body. Tutaj pająki. Pyk. Okej, schodzimy niżej, nie ma co. Wow. Oh. Allah Akbar. A, nie było Allah Akbar. A, ty. Mały gnojek odporny, no patrz. Takie to wredne. Muszę zjeść. No więcej was nie było. Oh shit. O dobrze, lejcie się. A ja to wykorzystam. Dobrze. Wszystko idzie na mnie. Dead body. No kur... Panie, spieprzaj pan.
jakieś same miecze, nie? Ostium Sword, nice. To mimikon, nie potrzebuję, mam już. Porę w czas, bym dostał to. Czerwony slime, wiedziałem, kurwa! Tak, slime strzela strzałami. Nie, naprawdę, wypiję przy tego moda zaraz po odcinku. Wkurza jak cholera. Wara. Wara mi stąd. O, jeszcze duży. A tu już widzę, ma. O, dobrze, patrz, będzie glał. Ja też go spiorę, aj, nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Aaaa! Sztabka. Kurwa, teraz będę dużym slime'em. Świetnie, zawsze chciałem być slime'em, yeah! Teraz jestem małym slime'em. Teraz będę pewnie niebieskim slime'em, tak, yeah! Zawsze o tym marzyłem. To jest normalnie bomba. Idź mi stąd! Wywłoko! No patrz! Jeszcze małe gówno. No. I czesz cholerę! Już! Przecież ty masz karo. No i poink. Ten co, popierdzielił robotę? No to wychodzi. Dobra, słuchajcie, ja tu się zaszyję. I kończymy powoli na dzisiaj. Dokończymy później. Dokończymy w kolejnym odcinku, już sobie wyjdę. Co to jest? Luciu dzieli i green dzieli. I w kolejnym odcinku, tak jak mówię, dokończymy sobie to i zabierzemy się za dalszą robotę, już pewnie na wersji paczki 2.4.8. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Do zobaczenia. Trzymajcie się, no i pa, pa.